Witam Was. Dobre 2 tygodnie temu ruszyła druga tura wyszczepienia. Wraz z nią pojawiły się kody QR. Póki co to jest gadżet, to jest zabawka. Możesz sobie to wyświetlić na ekranie telefonu, pokazać rodzinie. Jeżeli znajdujesz się w lokalu, na który jest przeprowadzona łapanka milicyjna, możesz też to pokazać milicjantom, że Ty nie zarażasz, że Ty jesteś bezpieczny. Fakt, później będzie, z tego co mówi minister Niedzielski, ułatwiony dostęp do służby zdrowia, tylko nie wiem, jak to rozumieć, czy kosztem niewyszczepionych, czy nie będzie sztucznych barier nakładanych na osoby wyszczepione, jakie zapewne będą nakładane na osoby niewyszczepione. To może brzmieć jak masło maślane, ale to jest poważny temat, ponieważ minister Niedzielski stwierdził, że będzie nierówny dostęp do służby zdrowia. Na szczegóły trzeba poczekać. Dzisiaj o kodach QR zastanowimy się, czy te kody przypadkiem nie zostaną z nami na dłużej. No bo z drugiej strony, co to za nowa normalność, co to za nowoczesność w polu i w zagrodzie bez kodów QR. Ale od samego początku, 25 stycznia, serwis Mediafilia doniósł o spotkaniu ministra cyfryzacji, pana Marka Zagórskiego, jakaś taka kameralna konferencja w sprawie aplikacji, która będzie nośnikiem kodów QR. Teraz dwie ważne rzeczy, ponieważ wielu obstawiało, że tą aplikacją, która zostanie uaktualniona o funkcję przenoszenia kodów QR, będzie ProteGo, SafeGo, coś takiego. Ta aplikacja, która była używana do kwarantanny oraz ustalania Twojego miejsca pobytu, że jakby ktoś był obok chory, to będziesz powiadomiony, że już z domu wyjść nie możesz. Ale no ona była chyba, jak widziałem, zestawienie, to była najgorsza aplikacja w całej Europie i w okolicy, więc postanowiono, że zrobią coś od nowa. No i ta nowa aplikacja będzie miała jedną ważną funkcję, której no może nie wszyscy to doceniają, ale będzie można przenosić te dane, które w niej są, między innymi systemami. Czyli już teraz na początku jest brane pod uwagę to, że dane z tej naszej polskiej, narodowej, bezpiecznej aplikacji, którą zmajstrowało nam Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Cyfryzacji, no, te dane będą wypływały do innych systemów, a może nawet później ta nasza polska, wspaniała, bezpieczna, narodowa aplikacja zostanie zastąpiona przez inną, no może już nie narodową, ale bezpieczną i lepszą, a co najważniejsze, zagraniczną. Swojego czasu robiłem materiały na temat takiego standardu, który miałby w Polsce zagościć, który miałby być standardem przy przemieszczaniu się między krajami. Chodzi o Common Pass, któremu patronuje Fundacja Rockefellera i Światowe Forum Ekonomiczne od pana Klausa Schwaba. No wiemy, że takim panom się nie odmawia. Więc poszukałem jeszcze raz, bo od tamtego czasu minęły chyba z 2 miesiące. Jeżeli ktoś widział, jeżeli ktoś nie widział tamtego materiału, to będziecie go mieli w linku. Od tego czasu minęły 2 miesiące. Postanowiłem, że sprawdzę w jakichś takich węższych widełkach czasowych. I okazało się, że była mowa o tego typu aplikacjach na forum Unii Europejskiej i Polska zabiegała o to, żeby takie aplikacje, taki standard aplikacji opracować. Czyli już wiemy, że ta aplikacja, która powstała, póki takim będzie gadżetem, gdzie no, pokażesz lekarzowi, pokażesz milicjantowi, to może to być, ale już optują za czymś zagranicznym, za czymś takim no, wspólnie opracowanym. I tam nie było mowy o Common Passie, ale w jakiejś formie, może pobocznej, ale będzie on również u nas używany z prostego powodu, ponieważ coś takiego jak Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych zapowiedziało, że to będzie standardem. A na ich stronie internetowej, szukając polskich przewoźników, widać tam LOT, czyli największego polskiego przewoźnika. Ale jeżeli to działa już w Ameryce, jeżeli 103 europejskich przewoźników się zdecydowało na ten standard, to będzie musiało być honorowane, będzie musiała być infrastruktura, bo inaczej polskie lotniska będą wyłączone z siatki połączeń. No to jest
logiczne. No i siłą rzeczy, szukając jeszcze informacji na temat Common Pass, co tam się dzieje, co dla nas przygotowali, okazało się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, że Common Pass jeszcze nie został wprowadzony, ale już myślą o rozwiązaniu lokalnym, o takiej smart card health, sprytna karta zdrowia, czy jak tam, nie wiem, do smartfona, czy smart TV to odnieść. Taka sprytna karta, na której będziesz miał swoją historię wszystkich chorób, nie tylko już COVID-a. No i będziesz w sumie z nią mógł korzystać z infrastruktury miejskiej, do której jesteśmy przyzwyczajeni ze starej normalności, że takich kart nie potrzebujemy. I tutaj są te same firmy, Microsoft, Oracle, bo ja tam mówiłem o Rockefellerze i o panu Schwabie, no ale wiadomo, to są patroni, tak? Tam był Microsoft, z tego co pamiętam, to ten Common Pass, to już tam nie ukrywali, że to będzie częścią ID 2020, ale póki co, że tam się spieszy, że jesteśmy jako świat zachodu zapóźnieni do Chińczyków, no to wiadomo, że to potrwa parę lat i na razie szybko tylko, żeby mieć czapę nad komunikacją, podróżami między krajami. I znalazłem artykuł w Forbesie, parę cytatów, jak oni sobie wyobrażają tą nową normalność, w której te karty będą bardzo ważną częścią naszego życia. Na koncert jak zwykle przychodzisz z biletem elektronicznym lub fizycznym i jesteś gotowy do zeskanowania. Teraz wyobraź sobie, że idziesz na ten sam program i kiedy ktoś skanuje twój bilet, prosi również o dowód tożsamości szczepionki. Więc pobierasz go na swój telefon i pozwalasz im również go zeskanować i umożliwiając w miejscu sprawdzenia, czy jesteś na bieżąco ze szczepionką COVID-19. Dopiero wtedy możesz zobaczyć przedstawienie. W przyszłości takie karty, które można zachować na smartfonach i innych urządzeniach cyfrowych, mogą być wymagane, aby uzyskać dostęp do restauracji, barów, szkół i samolotów. To krok, który może być konieczny, aby jak najszybciej ponownie otworzyć gospodarkę. Mamy nadzieję, że uda nam się szybko sprowadzić zaszczepione osoby z powrotem do pracy. Szybko zaszczepione osoby, reszta, która nie chce, niech gnije w domu, niech nie chodzi do szkoły, niech nie chodzi do roboty, walić konstytucję. No i teraz ja wspomniałem o Microsoftie, Oracle, ale tam jest jeszcze coś takiego jak Mitern, Kencer, Epic, nie ci odgierne prawdopodobniej, Mayo Clinic, Microsoft, Oracle, Salesforce, the Common Project, no to jest właśnie ci, którzy są od Common Passa. To są duże firmy, które działają albo w branży informatycznej, albo w branży służby zdrowia. Czyli jak sami przed chwilą słyszeliście, jest plan, by kody QR nie ograniczały się tylko do COVID-a, żeby były taką twoją kartoteką zdrowotną. Nie wiem, dlaczego trzeba to nosić w smartfonie, dlaczego kartoteka zdrowotna nie zostawiamy jej tylko w systemie medycznym i wtedy, kiedy chcesz z niego skorzystać, no to lekarkę go otwiera i szuka ciebie, wpisuje i wszystko masz, tylko musi to być w smartfonie. No ale przede wszystkim dostęp do, nawet nie tyle, że jakichś ekstrawagancji, jak podróże międzykrajowe czy koncerty, ale nawet pójście do szkoły, pójście do pracy, a jak we Francji też były różne pomysły, skorzystanie z transportu publicznego. I co jest najważniejsze, to nie jest tutaj najważniejsze, żeby te firmy zarobiły. Te firmy chcą, żeby to po prostu było. I to potem będzie się wiadomo, ciągnęło różne dane najprawdopodobniej. Chodzi o to, że to jest darmowy kod. Będziecie tam mieli repozytorium na GitHubie, więc jest to darmowy, otwarty kod i różne kraje będą mogły pod siebie go pisać, ale będzie to jeden standard. Dlatego też myślę, że ta nasza polska aplikacja, która jest taką protezą, póki co, żeby było, żeby pokazać, no to te wszystkie dane, koniec końców, zostaną przesłane do jakiegoś większego projektu. Nie wiadomo, czy będzie to ten amerykański projekt, bo mimo, że jest otwarty, to wiemy, że jest wojna handlowa. Bardzo prawdopodobne, że Niemcy będą chcieli mieć nad tym łapę,
na tym trzymać. Będzie to jakiś unijny projekt, tak to nazwijmy, ale przy podróżach między krajami, przy podróżach między kontynentami nie da się uniknąć przenikania się tych standardów. Dlatego ta nasza narodowa aplikacja jest przystosowana, żeby dane były w nienarodowych aplikacjach. Tak to już jest. No i to tyle. Garnek się gotuje, żaba sobie pływa. Zobaczymy, jak to będzie. Plany są, jak widzicie, bardzo poważne. Cóż tu więcej komentować? Jaka żaba jest? Każdy widzi, jaki kun jest. Każdy widzi. Ale napiszcie mi wasze zdanie na ten temat. Co na ten temat sądzicie? Pamiętajcie o kulturze w komentarzach. Jeżeli macie chwilę czasu, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zamiast szukać bez sensu po jakichś kanałach innych, nie wiadomo co tam was spotka, wejdźcie na główną stronę, tylko chociaż się upewnijcie, że nic was nie ominęło. Pamiętajcie o moim koncie na Twitterze, a także o moim koncie na syp.tv. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał finansowo. Dziękuję osobom, które podają filmy z tego kanału dalej za pomocą swoich mediów społecznościowych i nadają tej informacji osobny bieg, uniezależniony od tych tutaj algorytmów. No i dziękuję wam wszystkim, że jesteście, że przyszliście akurat na ten seansik. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.